Niemiecka prasa. Władimir Putin zezwolił na strzelanie do cywilów. Wojna na Ukrainie. Bild. Putin zezwala na strzelanie do cywilów. Choć propaganda Władimira Putina twierdziła, że Rosjanie nie atakują ukraińskich miast, a ludność cywilna jest bezpieczna, w sieci zaczynają pojawiać się materiały świadczące o ostrzeliwaniu budynków mieszkalnych. Obietnica nie przetrwała nawet pół dnia, pisze niemiecki Bild w tekście pod tytułem Putin zezwala na strzelanie do cywilów. Oprócz 40 ukraińskich żołnierzy w pierwszych godzinach wojny miało zginąć już 10 cywilów. Władimir Putin robi coś zupełnie przeciwnego. Jego czołgi otaczają miasta. Ten podżegacz wojenny strzela rakietami w bloki mieszkalne, pozwalając, by domy niezliczonych ludzi poszły z dymem, stwierdza dziennik. Cywile giną pod gradem bomb Putina. Oprócz 40 ukraińskich żołnierzy w pierwszych godzinach wojny zginęło podobno już 10 cywilów. Ludzie, zwykli cywile giną pod gradem bomb Putina, inni są ranni, niektórzy ciężko, stoją przed gruzami swojej egzystencji, pisze Bild. Wojna na Ukrainie. Niezliczone liczby rannych. Według służb ratunkowych w ataku na budynek mieszkalny w obwodzie charkowskim zginął chłopiec. W mieście na wschodzie Ukrainy są niezliczone liczby rannych. W miejscowości Human na zachodzie Ukrainy, w wyniku ataków rosyjskich zginął na otwartej drodze rowerzysta. Nagrania agencji Anadolu pokazują ogromne zniszczenia domów spowodowane przez rosyjski ostrzał. Ludzie szukają schronienia w bunkrach, między innymi we Lwowie czy Charkowie, czytamy na portalu dziennika Bild.